Dzień dobry, tutaj Wojtek Włoch, pastor Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Zapraszam na nasz podcast. Tutaj znajdziesz słowo, które ma moc do zmiany życia. Dobrego odbioru. Bóg ma taką wytwórnię. Tworzy płatki śniegu. Używa do tego dwóch materiałów. Wody rozproszonej i mrozu. I to są dwa materiały. To są dwie rzeczy, jeśli o temperaturze można tak powiedzieć. I za każdym razem wychodzi mu inny płatek śniegu. Ciekawe, nie? Z jakiegoś powodu Bóg chciał, abyśmy byli inni. Niektórzy ludzie robią wszystko, co mogą, aby inni byli tacy jak oni. I uważają, że to wielki błąd, że nie są tacy jak oni. I jeśli naprawdę uważasz, że inni powinni być tacy jak ty, to pomyśl sobie, że któregoś dnia wracasz wieczorem do domu, kładziesz się do łóżka, a tam twoja żona jest taka jak ty. To może otrzeźwić ludzi, którzy mają tą misję, aby dostosować wszystkich do tego, by byli na ich wzór i podobieństwo. Wierzę w to, że Bóg jest Bogiem różnorodności i też chciałbym dzisiaj podzielić się tym najważniejszym przesłaniem Ewangelii w nieco inny sposób niż robię to zwykle. I chciałbym wystartować od początku świata. Od lat głoszę i modlę się o uzdrowienia. Jest to temat, który zgłębiam przez te wszystkie lata i ciągle odkrywam coś nowego. I chciałbym wystartować od tego, że Bóg jest dawcą życia. Bóg jest dawcą życia i On daje to życie w sposób ponadnaturalny. Musimy też zastanowić się nad własnym pochodzeniem, bo kiedyś Bóg w sposób ponadnaturalny dał początek wszystkiemu temu, co dzisiaj jest naturalne. Wszystko to, co dziś jest zupełnie naturalne, zrodziło się z Bożego ponadnaturalnego działania. Nie wiem, czy dotyczy to wszystkich zgromadzonych, ale ja, kiedy się urodziłem, byłem małym dzieckiem. I musiałem nauczyć się mówić, chodzić. Musiałem nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Niektóre, których się nauczyłem w szkole, do dziś do niczego mi się nie przydały. Ale musiałem nauczyć się wielu rzeczy. Był jednak ktoś, kto pojawił się jako dojrzały mężczyzna, posiadający język, którym mógł mówić. Był ktoś, kto nigdy nie rósł, ktoś, kto nigdy nie miał matki, ktoś, kto nigdy nie uczył się chodzić. Pojawił się Adam. Bóg go stworzył w ponadnaturalny sposób. Pojawiła się Ewa. I z tych prarodziców, którzy pojawili się w ponadnaturalny sposób, pochodzą wszystkie miliardy ludzi, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. To jest zdumiewające. Ale początkiem tego był cud. Kiedy spojrzymy na Stary Testament, zauważymy, że cała ta historia, którą mamy spisaną w tej grubej księdze, nigdy nie mogłaby się wydarzyć, gdyby nie kolejne podobne cuda. Jednym z pierwszych cudów, jaki jest opisany w Biblii, to modlitwa Abrahama o Abimelecha. Abimelech został uzdrowiony i problem bezpłodności w jego domu i w jego królestwie został usunięty. Niedługo później Sara doświadczyła uzdrowienia. Podobno była to niezwykle piękna kobieta. Nie wiem, zdjęcia nie widziałem, ale tak czytam w Biblii i wierzę na słowo. Była to niezwykle piękna kobieta, która była bezpłodna. Przeżyła całą swoją młodość jako bezpłodna kobieta. W którymś momencie doszła do takiego etapu, że przekwitła. I stała się staruszką.
ona miała sporo powodów, by stracić jakąkolwiek nadzieję na to, że kiedykolwiek będzie miała dziecko. Ale Bóg któregoś dnia przyszedł i powiedział Abrahamowi, wiecie, ona jak to żona podsłuchiwała pod drzwiami. Znaczy, nie, nie, tam nie było drzwi, przez ścianę namiotu. Więc podsłuchiwała. I kiedy Wszechmogący Bóg powiedział Abrahamowi, że niedługo będziesz miał ze swojej żony Sary syna, ona wybuchła śmiechem. Wiecie, ta staruszka miała poczucie humoru. Ona sobie to wyobraziła wszystko. I pomyślała, że Bóg musi być strasznie zabawny. Wybuchła śmiechem. To była stara kobieta, która dawno przekwitła i przeżyła całe życie jako osoba bezpłodna. Ale kiedy Bóg wypowiedział swoje słowa, to słowo przyniosło życie. I Sara zaszła w ciążę. I była babcią z wielkim brzuchem. Niedługo później urodził się jej syn. A kiedy jej syn wziął sobie żonę Rebekę, okazało się, że ta kobieta jest bezpłodna. Wiecie, co robią żony, kiedy coś w życiu idzie nie tak? One zwykle wiedzą, że najlepszą rzeczą, którą można zrobić, jak jest coś nie tak, jak jesteś niezadowolona, to mieć pretensje do męża. To dotyczy pogody. No, dobrze. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale myślę, że są tacy, którzy rozumieją, co mam na myśli. Oczywiście nie chcę mu ogólniać, ale jako wieloletnia ofiara mam prawo do takich spostrzeżeń. Więc Rebeka postąpiła w zgodzie z tym. Zaczęła mieć pretensje do Izaka. Izak powiedział, czy ja jestem Bogiem? To był naprawdę przyzwoity facet. On wiedział, że nie jest Bogiem. Myślę, że to jest coś, czego wielu ludzi powinno się nauczyć, bo wiedza na ten temat naprawdę uwalnia nas od różnych dziwnych pomysłów. On wiedział, że nie jest Bogiem, ale wiedział też, kto jest Bogiem. Modlił się. I Biblia mówi, że Bóg ją uzdrowił i urodziła Ezawa i Jakuba. Kiedy byłem w Izraelu i patrzyłem na te mnóstwo Żydów, nie wiem, w Izraelu ciągle na każdym kroku możesz Żyda spotkać. To jest dziwne, ale taki jest ten kraj. Kiedy patrzyłem na tych wszystkich Żydów, kiedy patrzyłem na tych wszystkich ortodoksyjnych Żydów, któregoś dnia siedząc w Jerozolimie bardzo długo, gdzieś na jakimś skwerku, obserwowałem tych dostojnych ludzi w długich płaszczach, w kapeluszach, z pejsami. To nawet ciekawie wyglądało, gdyby nie ten upał. Nie wiedziałem, czy ich podziwiać, czy im współczuć, ale patrząc tak na nich, kiedy przeszedł koło mnie 50 któryś człowiek ubrany w identyczny sposób, pomyślałem sobie, że w tym coś jest. Odkryłem, że to jest strój superbohatera, a nawet dwóch. Zauważyłem w tym połączenie stroju Batmana i Indiana Jonesa. Oczywiście nie chcę umniejszać im, ale widziałem też wielu nieortodoksyjnych Żydów. Byłem też w Tel Awiwie i widziałem wielu Żydów bardzo dziwnych. Ale patrząc na nich wszystkich, uświadamiałem sobie właśnie tą prawdę. Ten naród, aby pojawić się na ziemi, miał po drodze dwa bezpłodne łona. Wszystko zaczęło się od Sary, która była bezpłodna, za stara i przekwitnięta. Ale kiedy Bóg wypowiedział swoje słowo, rzeczy się stały. Urodziła syna, który miał bezpłodną żonę,
kolejne bezpłodne łono stanęło na drodze pojawienia się całego tego narodu. Ale Bóg ją uzdrowił. Istnienie tego narodu jest skutkiem całej serii ponadnaturalnych cudów. Bóg jest dawcą życia. Bóg jest tym, który daje życie w sposób ponadnaturalny. I nasze naturalne życie tutaj na ziemi nie miałoby szansy zaistnieć, gdyby nie cała seria cudów, których Bóg dokonał, abyśmy mogli tutaj być. Gdybyśmy zaczęli szukać w swojej genealogii przodków, może byśmy nie zauważyli tego. Ale gdybyśmy mieli szansę, gdybyśmy mieli możliwość przyjrzeć się swojej historii w taki pełen, szeroki sposób i gdybyśmy mogli zobaczyć w tym wszystkie te cuda, które musiały się wydarzyć, abyśmy żyli, okazałoby się, że było ich całe mnóstwo. Jesteś skutkiem Bożych cudów. To, że jesteś, jest efektem tego, że Bóg dokonał całej serii cudów, które doprowadziły ciebie do tego, że dzisiaj istniejesz. Bóg jest dawcą życia i życie nie może istnieć bez Niego. W Nowym Testamencie zauważamy, że też wszystko zaczęło się w taki sposób, że Bóg chciał podkreślić to, że jest dawcą życia. Był pewien kapłan, już posunięty w latach, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, co to w ich języku znaczyło, bo kto wie, być może był w moim wieku. Nie wiem, w jaki wieku wtedy określali jako już zaawansowany, ale na pewno, jeśli chodzi o owego kapłana i jego żonę, to oni przeżyli życie oczekując potomstwa, którego się nie doczekali i byli w takim wieku, że byli już kompletnie zrezygnowani w tej sprawie. Ale pojawił się anioł. Jest coś bardzo ciekawego w tej historii. Łatwo się rozzłościć na tego kapłana, bo ten kapłan to był profesjonalista. To był człowiek, który służył Bogu w świątyni. Był w centrum kultu Bożego w Izraelu. On musiał znać księgi starotestamentowe. On musiał wiedzieć, że jego naród, zanim pojawił się na świecie, po drodze miał bezpłodne łona. Że ten naród istnieje dzięki cudom, które dokonały się w ciałach tych kobiet. Ten człowiek powinien to rozumieć, on to powinien tłumaczyć innym, on powinien znać tę historię w sposób doskonały. I kiedy anioł pojawił się w świątyni, więc wyobraźmy sobie tego kapłana, który jest w świątyni. I do tego kapłana przychodzi anioł, pojawia się ponadnaturalna postać i zaczyna w tym świętym miejscu mówić do owego kapłana. A ten kapłan zachowuje się zupełnie inaczej niż jak moglibyśmy się spodziewać. Anioł przybyłby mu powiedzieć: wesołe jest życie, staruszka. To nie jest twój koniec. Wrócisz do domu i zrobisz sobie syna. Patrzył na tego anioła i cała wiedza teologiczna, jaką posiadał, wszystkie historie ze Starego Testamentu, świadomość tego, że Bóg, kiedy czynił rzeczy przełomowe, powoływał do życia życie tam, gdzie nie mogło go być. Kiedy Bóg chciał doprowadzić do przełomu w dziejach Izraela, z bezpłodnej Anny dał Izraelowi potężnego proroka, jakim był Samuel. Ten człowiek znał tę historię, ale nie odniósł tego do siebie nawet w momencie, kiedy anioł przyszedł prosto z nieba i powiedział: w twoim życiu też tak będzie. I powiedział: nie może być, nie da się. Więc anioł zastanawiał się, co by tu zrobić, bo nie było to zbyt PR-owe. Więc postanowił, że na wszelki wypadek na najbliższe miesiące zaknebluje gościa, żeby ten nie mógł gadać głupot. Więc go zakneblował.
A jego żona niedługo później była w ciąży i urodziła Jana Chrzciciela. W Nowym Testamencie dzieje się coś niezwykłego, ale Bóg znowu zaczyna działać w taki sposób, by pokazać: jestem dawcą życia. Daję życie tam, gdzie go nie ma, gdzie go nie może być. Jestem tym, który zasadza życie w tych miejscach, w których nie ma możliwości się pojawić. Niedługo później ten sam anioł zjawił się u młodej dziewczyny, która podejrzewam nie była profesjonalnie wykształcona w kwestiach teologicznych, tak jak ów kapłan. I ów anioł porozmawiał z nią przez chwilę i powiedział: a teraz zajdziesz w ciążę. Ona widziała, że tu brakuje jakiegoś elementu z naturalnego punktu widzenia. Więc jak mówi tekst, jak to się stać może, skoro nie znam męża? I to, co jest ciekawe, ta młoda Żydówka Miriam, ona nie powiedziała temu aniołowi: chłopie, jesz za dużo grzybków. To jest niemożliwe. Nie wiem, jak u was w niebie, ale u nas takie rzeczy działają zupełnie inaczej. Więc posłuchaj, wytłumaczę ci. Nie. Ona podeszła do tego w zupełnie właściwy sposób. Ona podeszła do tego nieporównywalnie lepiej niż ów kapłan. Powiedziała: jak to się stać może? Potrzebowała wyjaśnienia, a nie wyszła z zaprzeczeniem. Więc anioł jej powiedział: Duch Boży owładnie tobą, moc Najwyższego ciebie zacieni i to, co się pocznie w twoim łonie, będzie z Ducha Świętego. Przyjęła to. I w ten sposób pojawiło się życie nowe, inne. Życie zupełnie inne niż każdy rodzaj życia, jaki był kiedykolwiek na ziemi. Nastąpił jeden z najpotężniejszych cudów wszechczasów. Cud tak wielki, jak na miarę stworzenia drugiego wszechświata albo jeszcze bardziej. Boży Syn połączył się z ludzkością. Jezus przyszedł. Jego życie zostało nam dane, by mógł On stać się dla nas dawcą nowego życia. Chrystus spędził swoją służbę na ziemi pośród znaków i cudów. To było imponujące, to przyciągało uwagę. Ale sensem tego, co robił Jezus, nie było to, żeby opętani byli w lepszym humorze, a chorzy w większym komforcie szli do piekła. To było cudowne, że Jezus uzdrawiał. To było cudowne, że uwalniał. To było cudowne, że czynił cuda różnego rodzaju, że pomnażał pokarm, że chodził po wodzie, że manifestował Bożą mądrość, miłość i moc w każdym miejscu, w którym był. Ale wszystko to, co robił Jezus, służyło pewnemu celowi. On chciał zwrócić uwagę na główne przesłanie, z którym przyszedł. A tym głównym przesłaniem było wzięcie na siebie wszystkich naszych win, wzięcie na siebie wszystkich naszych grzechów, oczyszczenie nas z nich w sposób doskonały poprzez przyjęcie w sposób zastępczy kary na siebie za nas. Ale na tym historia się nie kończy. Bo to jest tylko część tego, co Jezus dla nas robi. Druga część to obdarowuje nas ponadnaturalnie nowym życiem. Usprawiedliwienie to tylko część tego, co zostało osiągnięte poprzez Chrystusa dla nas. Żeby to zilustrować, chciałbym powiedzieć pewną historię, którą słyszałem przed laty. Pewna rodzina pojechała na narty. Mieli się dobrze bawić i dobrze się czuć i w ogóle wszystko miało być super, ale w trakcie tego niesamowitego weekendu okazało się, że
Syn zjechał z szlaku. W którymś momencie wjechał między drzewa, uderzył głową w drzewo tak, że trzeba było go przetransportować do szpitala, a lekarze niedługo później stwierdzili, że jego mózg jest martwy i że nie da się tego odzyskać. Więc z wielkiej radości był wielki smutek. I w którymś momencie przyszli inni lekarze i przynieśli dokumenty z takim zapytaniem, czy pozwolą państwo, żeby pobrać organy od waszego syna? Jemu się one już nie przydadzą, ale one mogą ocalić życie dla wielu innych. Ta rodzina przeżywała niesamowitą rozpacz i ból, a ktoś oczekiwał od nich, że będą racjonalnie myśleć i podejmować decyzje dotyczące też takich spraw. Podpisali dokumenty, organy zostały pobrane i ktoś usłyszał telefon. Ktoś usłyszał: mamy dla pana dobrą nowinę. Jest serce od młodego dawcy. Długo będzie panu służyć. Będzie pan żył. I ten człowiek zgłosił się do szpitala. Ktoś inny usłyszał: mamy nerkę. Jest wątroba. Wielu ludzi usłyszało dobrą nowinę. Ale zanim mogli usłyszeć dobrą nowinę, ktoś usłyszał złą nowinę. My, chrześcijanie, głosimy dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie. Bardzo często podkreślamy to, że zbawienie jest darmo, z łaski. Tak, z naszej perspektywy jest ono darmo i z łaski. Ale czy ono jest naprawdę za darmo? Nie. Zbawienie jest dzięki temu, że Boży Syn zapłacił najwyższą cenę z możliwych. Jeśli nie rozumiemy całej tej sprawy, możemy sobie pomyśleć, no przecież tylu ludzi umiera, poświęca swoje życie za szczytne cele. Tylu ludzi umiera w bardziej potworny sposób niż Chrystus na krzyżu. Co wy, chrześcijanie, chcecie tutaj udowodnić przy tej okazji? Śmierć Jezusa była zupełnie inna i nie była podobna do śmierci żadnego męczennika, nie była podobna do śmierci żadnego innego człowieka z pewnego powodu. Stało się coś ponadnaturalnego. Kiedy Chrystus znalazł się na krzyżu jako istota czysta, święta, niewinna, jako ktoś, kto nigdy w życiu nie zgrzeszył. Ktoś, kto został odrzucony, źle potraktowany, zdradzony na wszystkie możliwe sposoby. Również przez tych, którym osobiście zaufał. Kiedy Chrystus znalazł się na krzyżu, Biblia mówi, że wydarzył się cud. Nie chcę tutaj używać jakiegoś naukowego języka i próbować tego wytłumaczyć w taki współczesny sposób, ale wierzę w to, że Bóg jest ponad czasem. To my jesteśmy w czasie i będąc w czasie przesuwamy się z jednego punktu do drugiego. Jesteśmy w jednym punkcie jednocześnie tylko w danej chwili. Ale Bóg jest w innym wymiarze. On jest ponad czasem. Dla Niego to i to i to jest teraz. Dlatego też Bóg mógł zebrać grzechy całej ludzkości. Te, które zostały do tej pory popełnione i te, które miały być popełnione w przyszłości. On zebrał całą nieprawość, całą naszą podłość. Czy ktoś z obecnych tutaj, oczywiście nie proszę o podnoszenie ręki, ale czy ktoś obecny tutaj spędził kiedyś bezsenną noc z powodu poczucia winy? Czy ktoś kiedyś z nas przez całe tygodnie żył przytłoczony faktem, że zrobił coś, czego już nigdy nie będzie mógł naprawić?
Czy ktoś z nas kiedyś skrzywdził inne osoby w taki sposób, że nie jest w stanie sobie tego uświadomić, nie jest w stanie sam sobie wytłumaczyć, co do tego doprowadziło, jak mogłem się tak zachować? Gdybyśmy zebrali wszystkie winy dotyczące naszego osobistego życia i gdybyśmy mieli skonfrontować się z nimi tylko w jednym momencie, to byłby tak niewyobrażalny ból psychiczny, że ciężko byłoby nam unieść swój własny grzech. Ale Jezus nie stanął wobec grzechu jednego człowieka. Biblia mówi, że niebo zasnuło się ciemnością. Mimo tego, że to powinien być jeszcze jasny dzień, ciemność tam zapanowała. Tam przyszła ciemność grzechów nas wszystkich. Często, kiedy bywałem w takich miejscach jak Oświęcim, jak Majdanek, czy wiele innych, i zastanawiałem się nad całym złem, całym cierpieniem, całą podłością, na jaką było stać ludzi, aby zrobić to innym ludziom. Myślałem sobie, jak potężne zło wydarzyło się tutaj. A z drugiej strony uświadamiałem sobie, że to jest tylko malutka kropelka zła, która została przez nas ludzi popełniona w całej historii. Zawsze w takich miejscach zastanawiam się nad tym ciężarem, nad tym bólem, nad tym wszystkim, co musiało przetoczyć się przez ciało, umysł, serce Chrystusa przybitego do krzyża. Myślę o tym, jak został tym wszystkim zmiażdżony, bo On postanowił wziąć na siebie winę, wziąć na siebie karę za to wszystko. Jego śmierć nie była śmiercią jak wielu innych. Jego życie i jego śmierć była jedną z najbardziej wyjątkowych śmierci. To była najbardziej wyjątkowa, najbardziej niepowtarzalna śmierć. Ale celem, dla którego to zrobił, to to, byśmy w jego śmierci znaleźli życie. I tak jak ci ludzie, którzy potrzebowali przeszczepu organów, usłyszeli: mamy dla was dobrą nowinę, tak my nigdy nie usłyszelibyśmy dobrej nowiny bez złej nowiny, która dotknęła jego. Chrystus w ogrodzie Getsemani modlił się: Ojcze, nie chcę. Jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. To jest trudne do wyobrażenia sobie, że było coś, co przerażało Chrystusa. Było coś, czego Chrystus nie chciał wypełnić. Było coś, z powodu czego cierpiał, bał się tak bardzo, że choć wiedział, że to nie jest realne, próbował to odrzucić. Pismo Święte mówi, że stąpił anioł i go umocnił. Osobiście wierzę w to, że wtedy wydarzyło się też coś ponadczasowego. Oczywiście nie znajdziemy tego w Biblii. To, czym się dzielę w tym momencie, to jest tylko mój domysł. Ale wierzę w to, że tak jak Bóg mógł zebrać wszystkie grzechy całej ludzkości po to, by znalazły się na Chrystusie w dniu, w którym został ukrzyżowany, tak samo wierzę też w to, że stało się coś, co wymknęło się poza czas, że kiedy ten anioł stąpił, to Chrystus mógł spojrzeć na ciebie i na mnie i mógł poprzez to zmienić całkowicie swoją postawę. Płacze, poci się, drży ze strachu, mówi: Ojcze, nie chcę. Ale chwilę później wstaje, idzie odważnie i mówi: kogo szukacie? Oto jestem. Jest nagła zmiana postawy.
On wstał tam z mojego i Twojego powodu. Dlatego, że nie ma trzeciej opcji. Będziemy albo zbawieni, albo potępieni. A jedynym sposobem na otrzymanie zbawienia było to, by oddać życie za nas. To jest coś, co Chrystus zrobił dla każdego z nas. Biblia w liście do Koryntian, w 1 rozdziale, 18 wersecie, mówi, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus zrobił to dla mnie. Możemy myśleć o tym, że Chrystus zrobił to dla ludzkości i pewnie to też jest prawdą. Ale to, że Chrystus zrobił to dla ludzkości, nie zmienia niczego ani dla nas, ani dla Niego. Zmiana pojawia się w tym momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że Chrystus zrobił to dla mnie i ja muszę osobiście zareagować na to. On tu jest. On widzi, co dzieje się w naszych sercach, w naszych umysłach. On usłyszy, co chcemy powiedzieć, usłyszy nawet to, co myślimy. To jest to, co zrobił dla nas. Jest też coś, co my powinniśmy z tym zrobić. Nie możemy pozostać pod wielkim wrażeniem i powiedzieć, wow, Jezus zrobił coś niesamowitego. Ale musimy coś z tym zrobić. Chrystus nie chce być dla nas romantyczną, niezwykłą historią, którą od czasu do czasu będziemy się cieszać i opowiadać sobie może w okolicach świąt. Ale Chrystus albo stanie się najważniejszą osobą w naszym życiu, albo my okażemy się ignorantami wobec tego, co On dla nas zrobił. Nie ma trzeciej opcji. Dlatego to jest ważne, aby każda osoba, która oddała życie Chrystusowi, wiedziała, jak odnawiać w sobie na nowo świadomość tej najbardziej doniosłej rzeczy, jaka ma miejsce. I to jest ważne, aby każda osoba, która nigdy w życiu nie podjęła decyzji, nigdy w życiu nie zrozumiała Ewangelii w ten sposób i nie pojęła jej sensu, aby zareagowała na to. Zbawienie nie jest rezultatem tego, że naszych uczynków będzie więcej niż dobrych. Biblia ma tylko jedno do powiedzenia na temat zbawienia z uczynków. Mianowicie to, że na podstawie uczynków nie zostanie zbawiony ani jeden człowiek. Nie ma takiego, który zostanie zbawiony z powodu uczynków. Więc nie ma znaczenia, czy na miejsce naszego jednego złego są 2, czy 3, czy 5, czy 10, czy 100 dobrych. Jako ludzie okazaliśmy się grzeszni, bezradni wobec własnego zła. Niezdolni do tego, by zbawić samych siebie. Niezdolni do tego, by żyć dobrym życiem. Jesteśmy zdolni do tego, by oszukiwać się, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Ale ilekroć człowiek zaczyna patrzeć na siebie szczerze, to uświadamia sobie, że nie chciałby być ofiarą takiej dobroci, jaką reprezentuje. Dlatego też Bóg tą kwestię odsunął, dając nam szansę na pełne przebaczenie, całkowitą amnestię ze wszystkiego, cokolwiek zrobiliśmy. Ale to wszystko zmienia się w momencie, kiedy zmienia się nasza postawa względem Jego Syna. Chrystus w rozmowie z pewnym żydowskim dostojnikiem powiedział, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego, posłał na świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To są słowa, które niszczą ludzkie wyobrażenia.
To są słowa, które obrażają ludzkie uczucia religijne. To są słowa, które mówią całej ludzkości: nie ma znaczenia, jakim człowiekiem jesteś i co osiągnąłeś w życiu. Bo Bóg postanowił uzależnić twoje zbawienie od twojego stosunku do Jego Syna. Nie ma znaczenia, jak wiele dobrych czy złych rzeczy zrobiłeś, ale to Bóg, bo On jest Bogiem i On ma do tego prawo, wyznaczył jako jedyny sposób na doświadczenie zbawienia. Słyszałem przed laty taką historię. I coś w tym naprawdę jest. Pewien człowiek był niesamowicie bogaty. Miał ogromną majętność i miał jednego syna. Jego żona umarła. Oni też byli schorowani i nie mieli bliskich. Ten syn był dla owego człowieka najważniejszą osobą. Kiedyś kazał zrobić portret. Jego syn został namalowany i w centralnym pomieszczeniu ich wielkiej willi zostało to powieszone. Ale ten syn umarł. Jakiś czas później umarł również ten ojciec. Przyjechali więc odlegli krewni, którzy nie utrzymywali z nimi kontaktu. Bo kiedy dowiedzieli się, że nikt nie znalazł żadnego testamentu, to jasne było to, że będzie można to podzielić. Zaczęli się więc ze sobą wykłócać, kto ile miał z tego wziąć. I było to bardzo żenujące, bo ludzie, którzy praktycznie nie znali ich, siedzieli w ich domu i kłócili się o ich majątek. Jeden z obecnych tam ludzi powiedział: słuchajcie, tak naprawdę nie obchodzili nas w żaden sposób. Nie znaliśmy ich. A dzisiaj kłócimy się o to, co do nich należało jako swoje. Nie chcę brać udziału w tym. Dzielcie się tym beze mnie. Ale jeśli mogę o coś prosić, to chciałbym wziąć ten obraz, portret jego syna. Wszyscy się ucieszyli. Pomyśleli sobie: jeden mniej do podziału. Więc ściągnęli szybko ten portret ze ściany, dali mu. I kiedy myśleli, że już go żegnają, to on w obecności tych wszystkich ludzi pokazał drugą stronę tego portretu. Tam był spisany testament. Ten, który wybiera mego syna, dostaje wszystko. Bóg jest Bogiem. To On ustanawia zasady. I On postanowił, by tak właśnie było. Kto nie ma syna, ten nie ma i ojca. Tak żydowscy apostołowie Chrystusa pisali w swoich pismach. Kto nie ma syna, ten nie ma też dostępu do ojca. I to nie był wybór któregoś z apostołów. To był wybór Boga, by Jego Syn stał się jedyną drogą, poprzez którą możemy do Niego przyjść. Chciałbym, abyśmy teraz przez chwilę pomodlili się razem. Jeśli jesteś osobą wierzącą, która ma poczucie, że potrzebuje odnowić swoją relację, że potrzebuje na nowo przybliżyć się do mowy o krzyżu, to mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszałem, jest inspirujące do tego. Ale jeśli nigdy w życiu nie powierzyłeś swojego serca dla Chrystusa, to jest to moment, w którym możemy to zrobić wspólnie. Wstańmy proszę i chciałbym poprowadzić w modlitwie. Proszę, powtarzajcie za mną zdanie po zdaniu. Dziękuję Ci, Boże, dawco życia, za to, że dałeś życie swojego Syna za mnie. I teraz mówię do Ciebie, Jezu. Przyjmuję Twoją ofiarę. Dziękuję, że to dla mnie zrobiłeś.
oddaję Ci swoje życie i przyjmuję Ciebie. Przez wiarę zamieszkaj we mnie. Jestem Twój, a Ty jesteś moim Panem, Jezu. Od teraz na zawsze. Amen. Dziękuję bardzo. Usiądźcie, proszę. To były wyjątkowe 3 dni, które, a w zasadzie nawet trochę więcej, które mogłem tutaj spędzić, więc bardzo, bardzo dziękuję Kościołowi. I nie będę już wszystkich wymieniał, ale wszyscy wiedzą. Dziękuję.